Polskie Radio Białystok. Proszę bardzo, tu widzimy, pięknie już gotuje się nam, już będzie za chwilę gotowy kisiel owsiany, z płatków owsianych. Do tego potrzebny jest zakwas, koniecznie płatki, no i oczywiście woda. Płatki z zakwasem muszą stać przynajmniej 12 godzin, żeby chwyciło to lekki kwas. I po 12 godzinach trzeba przecedzić. Gęsty, ładny kisiel. Przecedziłam, wlewam do garnka. Koniecznie trzeba osolić, bo inaczej ma taki nie bardzo smaczek. Osalamy i gotujemy. I tu mamy już gotowy kisielek. O. I jak podajemy? Podać. Bo on jak wystygnie, będzie taki bardzo gęsty. Jak wystygnie, do krojenia da się gotowy. Nożem pokroić. Tak, da się pokroić nożem. I taki pokrojony nożem można zjadać na zimno. Polać syropem z oleju i z cukru. Bardzo smakuje. Można też podsmażyć na patelence jakieś tam skwareczki z boczku czy ze słoninki i wrzucić ten kisielek i zjeść na gorąco z taką słoninką. A można też olej podgrzać i na gorąco zjeść z olejem. Pyszny jest. Polecam. Jest to jedna z tradycyjnych potraw wigilijnych. Tak, jest to tradycyjna potrawa. Ale polecana przez cały rok. Polecana przez cały rok, tak, oczywiście. Moje wnuki lubią to bardzo. U nas w rodzinie gotuje się bardzo często. Polskie